Dzień, moi drodzy, witam was drugiego dnia naszego vlogmasu. Już tutaj na początku zaczynamy od Poundlandu, ponieważ, moi drodzy, dzisiaj nie zaczynamy z domu. Przyjechałam na małe zakupy świąteczne, ponieważ będę dzisiaj dekorować swój pokój, ale może też trochę udekorujemy domu, zobaczymy jak to będzie. Tutaj idziemy po chemię, ale też wam trochę pokażę, tak wiecie, tak troszeczkę, co tutaj jest ciekawego, jeżeli chodzi o rzeczy świąteczne. Bo dla osób, które nie są w Wielkiej Brytanii, nie wiedzą co tutaj jest, a tutaj czasami serio można coś fajnego wyhaczyć za funta, także zobaczymy co tutaj fajnego jest świątecznego. Tak, ogólnie w Poundlandzie były fajne rzeczy, szczególnie były fajne bombki, które były zrobione a la wieża Eiffla, tylko w kolorze rose gold, brokatowe. Jedyna wada nie była taka, że jak dotykaliście, to po prostu ten brokat zostało na rękach. Ale znam bardzo łatwy sposób, po prostu lakier do włosów i trzeba to jakby psikać i wtedy ten brokat już nie leci z tej ozdoby. Ale mimo, że było fajne rzeczy, to ja potrzebuję troszeczkę czegoś innego. Także teraz idziemy do range i tutaj na stówę coś znajdę. Wyszłam do działu, gdzie są światełka, ale po prostu tak się tutaj od wszystkiego mieni. W ogóle to jest tak fajnie zrobione, ale taki namiot, tak swoją drogą. I to się wszystko tak ładnie tutaj mieni. I wydaje mi się, że w sumie najładniejsze te wszystkie światełka to są te lub te, ale chyba te są ładniejsze. Po prostu magiczna rzecz, jeżeli chodzi o ten sklep, to są właśnie te chatki bożonarodzeniowe, które w ogóle tak swoją drogą są tutaj cały rok. To mi się bardzo podoba. Wszystko tutaj ma taki swój klimat. Myślę, że ten sklep nie jest jakoś super mega drogi, jak na tego typu ozdoby. Ale ma tak ładne rzeczy, że normalnie masakra. Pokażę osobiście coś, co po prostu mnie urzekło i gdyby zależało to tylko ode mnie, to bym już go wzięła. A mianowicie jest to ten renifer, który kosztuje 189 funtów. Ale patrzcie, on calusieńki świeci. No czy to nie jest bardzo ładne, no mi się to okropnie podoba. Tak swoją drogą i w ogóle jest tutaj właśnie masę takich rzeczy świecących. Moi drodzy, wróciliśmy do domu i zaraz wam pokażę taki mini haul, co kupiliśmy w Range. I w sumie po odladzie kupiliśmy tylko chemię, więc chemię wam nie pokażę. Ale w Range kupiliśmy kilka dosyć ciekawych rzeczy, nie jest tego jakoś teraz mnóstwo. Ale po prostu chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądać z tymi rzeczami, które wybrałam. Jeżeli będzie mi coś brakować, to po prostu pojadę i to dokupię. Ale najpierw pokażę wam kalendarz adwentowy i otworzymy razem drugie okienko. Bo po prostu z zaciekawienia muszę już to otworzyć i więcej nie wytrzymam, żeby czekać. Że muszę zobaczyć, co tam jest. Także zaraz otwieramy, moi drodzy. Ten kalendarz tak mi się podoba pod kątem estetycznym. Tu mam dwójkę. Spróbuję ją tak jakoś tak ładnie wyciągnąć. Wiecie co, to jest ciężkie i raczej to nie jest krem do rąk, jak był wczoraj. I moi drodzy, mamy żel pod prysznic o zapachu British Rose. Ja miałam masło do ciała o tym zapachu i powiem wam szczerze, że zapach taki sobie, a przynajmniej w maśle do ciała, ale zobaczymy zaraz. Teraz tak, zobaczymy jak to jest w żelu pod prysznic, bo w maśle to był taki sobie ten zapach, ale może ten będzie bardziej intensywny. Chociaż powiem szczerze, że no jakoś bardzo ten zapach mi się nie podoba, ale fajnie, że jest. Teraz tak, na początku to jest jedna wielka, bardzo gęsta girlanda, którą swoją drogą w Polsce bym zapłaciła około 100, nawet może trochę ponad za nią. A tutaj zapłaciłam 9,99, także trzeba polować na przecenę. Właśnie to nie jest przecena, tylko po prostu tego boję regularna cena. To jest pierwsza rzecz i ja ją mam w planach powiesić nad szafą, ale zaraz wam opowiem dokładnie, jak to będzie wyglądać. I do tego są lampki w świetle ciepłym, ponieważ sprawdzałam, jak wygląda światło ciepłe i światło zimne na filmie i światło ciepłe daje taki fajny vibe, także postaram się owinąć tą całą girlandę właśnie w tych światełkach i za 192 sztuki zapłaciłam 7,99, także opłata się, moi drodzy. Reszta mam jeszcze na dole, także jak zejdę na dół, to wam pokażę.
tak, na ten moment ułożyłam tutaj na tych trzech szafach i owinęłam ją tymi lampkami w tym ciepłym odcieniu. Tylko strasznie mnie irytuje ta czarna szafa, która jest pomiędzy. Gdybym miała jeszcze jedną szafę, taką samą jak te dwie, byłoby idealnie. Wiem, tutaj wszystko się dzieje, ale ja tutaj dopiero sprzątam, także jest tutaj na razie niezbyt uporządkowanie. Tylko ze względu na to, że ja tutaj sprzątam, ale to za chwilę posprzątam. Także na ten moment to wygląda tak i zaraz będziemy robić dalej. Łóżko po zmienieniu pościeli i położeniu tych poduszek. Powiem szczerze, że teraz dopiero sobie zdałam sprawę, że tak, ta jedna poduszka jest z range, ta druga też jest z range i pościel też jest z range. Także nie myślcie sobie, że to jest filmik sponsorowany przez range, a szkoda, byłoby mi na pewno bardzo miło. Także tak to wygląda. Muszę to jeszcze dokupić jakieś białe poduszki puchate i może jakiś kocek taki milutki biały puchaty, żeby trochę przełamać tą szarość. Ale mimo woli i tak mi się to podoba. Obok łóżka postanowiłam, że wymyślę taki mały kącik modowy, ponieważ tutaj na tych wieszakach będę wieszać wszystkie swoje świąteczne swetry, koszulki i tego typu rzeczy. Minimum muszę jeszcze dwa dokupić na Shein, bo ostatnio składam zamówienie, wczoraj składam zamówienie i tam są dwie bluzy i jedna koszulka, więc muszę jeszcze dwie dokupić. Także wydaje mi się, że właśnie przez to, że to jest czerwone, będzie dobrze współgrało z tą pościelą. Tutaj kolejny kącik w moim pokoju. Mianowicie to jest szafka. Szafka, która naturalnie jest czarna i dlatego do niczego mi nie pasuje w tym pokoju. Także postanowiłam, że przykryję ją takim białym obrusem. Na razie to jest obrus i tutaj na tej szafce postawiam kalendarz adwentowy i MacBooka. Także powiedzcie mi w komentarzach, czy jak to wygląda, czy to wygląda w miarę, czy mam myśleć na czymś innym. I tak będę myśleć, ale czy to wygląda jakoś w miarę, czy mam coś wymyśleć innego. Teraz tak, następną rzeczą są takie dwa świeczniki, tylko wiecie co, miałam wypadek dosłownie 10 sekund temu. Dwa identyczne takie świeczniki, tak one wyglądają, moi drodzy. Ale miałam bardzo duży problem i chciałam wam je pokazać z innej perspektywy, po prostu trzymałam go w ręce i nie domyślałam się, że to jest takie ruchome i tak łatwo może wypaść i tutaj od tego drugiego ja to zbiłam. Tak, ja to zbiłam i przy okazji się zacięłam. I teraz to tak wygląda i teraz ja to powiedziałam mojej mamie, że ja to niechcący zbiłam, a ona powiedziała, że masz to teraz pokazać na filmie, że ty to zbiłaś. Niech wszyscy zobaczą, że ty nawet jeden dzień nie ustał ten świecznik, a ty go, Sofia, zbiłaś. Także pokazuję wam i teraz mam bardzo duże wyrzuty sumienia, bo serio one są bardzo ładne. Nie dość, że mi teraz leci krew, to jeszcze popsułam świecznik. Cudownie. Taki szybki update sytuacji, mam straszne wyrzuty sumienia. Ja jestem typem osoby, że jeżeli coś zrobię, że uważam, że zrobiłam coś nie tak, to później... czy coś popsułam, to później mam wyrzuty sumienia i to takie, że serio, jest mi mega przykro. I w tej sytuacji też tak to wygląda, bo ja wiedziałam, że moja mama się bardzo cieszyła z tych świeczników. Wiecie, świecznik to świecznik, ale jednak ona się cieszyła z tych świeczników. Ja jeden zbiłam, serio, nie wiedziałam, że to jest takie ruchome. I teraz mam bardzo duże wyrzuty sumienia. Ona powiedziała tylko, masz to teraz powiedzieć na filmie, że ty to zbiłeś. Także informuję was o tym i mam bardzo duże wyrzuty sumienia, także... I teraz sytuacja wygląda tak, że postanowiłam, że zrobię coś do jedzenia, bo ogólnie dzisiaj mamy dużo na głowie, także ja postanowiłam, że zrobię jajecznicę francuską, i tego dodam kurczaka, ale nie ukrywam, że niby to robię, ale wciąż jest mi tak smutno z powodu tego
tego świecznika. Ciągle powtarzam mojej mamie, że jest mi smutno. Ona nawet nie chce mnie słuchać, także nie mam wyrzuty sumienia, ale postaram się zarobić sobie czas tym gotowaniem. Także zaraz muszę pociąć tego kurczaka i tutaj dodać. I teraz tak, szybki update sytuacji. Wyciągnęliśmy i rozłożyliśmy tą naszą starą choinkę. Powiem wam szczerze, że niby mamy trochę tych bombek, ale to jest za mało na tą choinkę. Dlatego jutro znowu musimy jechać na zakupy świąteczne. Tym jutro musimy pojechać dokupić dekoracje świąteczne. Powiem wam tak szczerze, że tutaj ta choinka no dosyć różni się od tej, którą mamy w Polsce. Bo tutaj jest ona no sporo mniejsza, bo po prostu salon jest mniejszy, a w Polsce musimy mieć choinkę ponad dwumetrową, żeby ona była w ogóle widoczna w naszym salonie, ale mimo wszystkiego, że ona jest mniejsza, fajnie ją ubierzemy i tak będzie fajnie wyglądać. Okej, moi drodzy, szybki update sytuacji. Weszłam tutaj do siebie na górę i po prostu postanowiłam, że po całym tym dniu, to w sumie jest godzina czwarta. Wiecie, jak te schody męczą człowieka? Ja w Polsce nie mam schodów. Mam taki dom, w którym nie mam schodów, a tutaj mam dwa duże schody. Więc człowiek potrafi się zmęczyć. Także tak, swoją drogą. Znalazłam bardzo fajny film, który dzisiaj mam w planach puścić na dużym telewizorze w salonie. I żebyśmy wszyscy go obejrzeli. Wracając do tego, znalazłam bardzo fajny film rodzinny. Dom wariatów z 2005, jest on na tyle, także puszczę go dzisiaj na tym dużym telewizorze. W ogóle przeczesałam się, już nie jestem w tym moim koczku, tylko warkoczu, po prostu jest mi tak wygodniej. Także teraz tak, ja muszę pogadać z moją kuzynką, ponieważ nie gadałam z nią chyba z 4 dni, więc jak na nie to już jest sporo. Muszę po prostu nią pogadać, trochę poplotkować jak dziewczyna z dziewczyną, także jak to zrobię, to pewnie zejdę na dół, moja mama zrobi już coś do jedzenia, jeśli nie, to zrobimy sobie razem coś do jedzenia i puścimy właśnie ten film, który znalazłam. Tutaj zeszłam przed chwilą, dosłownie przed sekundą, po ładowarkę, po przedłużacz, bo będzie mi potrzebne. I właśnie powiedziałam im o tym filmie, więc byli zadowoleni, że byli, wiecie, tacy pozytywnie nastawieni, że go znalazłam. Także jak zajdę, to go obejrzę. Dobra, moi drodzy, postanowiłam, że przyniosę się do łazienki i zrobię sobie małą pielęgnację, taką wieczorną. Ze względu na to, że nie robiłam tego, odkąd przyjechałam tutaj do UK, to postanowiłam, że zrobimy to razem z wami. Także muszę zrobić peeling. To jest akurat peeling neutrogenny, ta grejpfrutowa wersja. Powiem szczerze, że chciałam zrobić peeling kawitacyjny i właśnie nie ja, tylko moja mama by mi go zrobiła, bo ja sama bym tego nie zrobiła. Ale mam pewien problem. Bo jak wyjeżdżaliśmy z UK do Polski, to ja sobie go schowałam razem z ładowarką w szafce i on tam sobie leżał. Jak wróciłam i chciałam go teraz zrobić, to jest tam peeling, ale nie ma ładowarki. Myśleliście z tym wszystkim, że ja na 100% tam włożyłam tą ładowarkę i nikt tutaj w domu u mnie nie przebywał, że możliwe, żeby ktoś się pomylił i mi po prostu ładowarkę zabrał. Nikogo tu nie było, także nie mam żadnego pojęcia, gdzie jest moja ładowarka od peelingu kawitacyjnego. Także zrobimy taki tego typu peeling. Także bierzemy moje buźkę i robimy peeling. Dobra, moi drodzy. I teraz tak, na początku powiem wam, że ja żyłam już od jakichś dwóch, trzech lat, cały czas jednego produktu do mycia buzi. Wiecie co, nie wiem czemu, ale w kamerze tutaj wydaje się, że ja mam tak czerwone policzki. Na żywo tak wcale nie jest, poczekajcie. Nie, na żywo tak wcale nie jest, ja tutaj mam lusterko, także sprawdziłam i na żywo tak nie wygląda. Ale tutaj w kamerze jakoś to tak wygląda. I teraz tak, myjemy w Cetaphilu i to jest ta wersja, emulsja tego typu właśnie ta... To jest emulsja, nie jest ta pianka, tylko emulsja. Pianka też testowałam, pianka jest lżejsza. Ja wolę tą emulsję, także myjemy. Ja mam zawsze tak, nie wiem czy wy też tak macie, że przed maseczką przeważnie robię peeling. Jakby wtedy wydaje mi się, że efekt jest jakby dwa razy lepszy. Nie wiem, czy to może tylko mi się tak wydawać, ale ja tak zawsze mam, więc dlatego robię to. Przeważnie robię najpierw peeling, a później maseczkę, także robimy. I wiecie, ja mam taki problem, że ja mam bardzo delikatną skórę i zawsze kiedy żyję jakiegoś peelingu, który jest gruboziarnisty lub nie jest enzymatyczny, to zawsze po tym pieczę mi buzię i mam bardzo duży problem z tym, a po tej neutrogenie tego w ogóle nie mam, także to jest plus dla tego peelingu, że tego użyłam. I tutaj będę używała jakąś taką maseczkę wyglądu, którą w ogóle swoją drogą kupiłam w Range. To jest Beauty Formulas i powiem szczerze, że ona jest w
ciekawa i fajna, ale jakby na długi las bym jej nie kupiła swoją drogą. Tak swoją drogą to na długi las bym jej nie kupiła. Czekajcie. Uraczę się moim lusterkiem, który jest tutaj. I okej, moi drodzy, teraz będę zatrzymać około 10-15 minut, potem to zmyję i zrobimy maseczkę nawilżającą. Poczekajcie, tylko muszę zamknąć drzwi. Już wróciłam, minęło 15 minut, ja to zmywam i nakładamy następną maseczkę, tym razem nawilżającą, ale najpierw muszę to zmyć. Zmyłam tą maseczkę, powiem szczerze, teraz czuję, że moja skóra jest taka wyżona, taka glam, taka fajna. Także teraz robimy maseczkę nawilżającą, moi drodzy. A mianowicie będzie to taka, co dużo, że tutaj w Lidlu są maseczki w płachcie i mamy tak dwa rodzaje. Jedna wygląda tak i ona jest bodajże z maseczką z masłem shea, ale też z kwasem hialuronowym i zieloną herbatą i alantoniną. Także tak ona wygląda. I jeszcze jest jedna wersja, tylko ja akurat tej wersji nie mam, mamą dzisiaj tą. Powiem szczerze, że ja to bardzo lubię, że one są akurat tutaj, bo wiecie, idzie na zakupy spożywcze, dwie, trzy, cztery maseczki sobie wrzucicie i zawsze macie jakieś coś w zanadrzu, tak? Także kolejną maseczkę nakładamy. I dajcie znać mi w komentarzach, czy jesteście team, żeby zmywać resztki tej esencji po maseczce z płachty, czy raczej zostawiacie to, żeby to tak wyschło, bo ja raczej to zmywam. Nie wiem, jakoś po prostu lepiej się wtedy moja skóra czuje, jeżeli ja to zmieję. Tylko poczekajcie, bo teraz ja będę wyglądać przekomicznie, ja zawsze wyglądam tak komicznie maseczkę w płachcie. I staram się nigdy nikomu się nie pokazywać w tym stanie, kiedy zakładam maseczki w pachcie, no ale teraz wam się pokażę. Widzicie? Człowiek całe życie próbuje nowych rzeczy. To jak ja to teraz mam założyć? Poczekajcie chwilę. Boże, jedyny jak ja w tym wyglądam. Wiecie co, na żywo wyglądam strasznie, ale w kamerze wyglądam jeszcze lepiej w tym. Czekajcie, żeby mnie to jakoś... Bo wiecie co, ta maseczka jest tak swoją drogą za duża na moją buzię, bo ja mam z reguły małą buzię. I tutaj wyglądam przekomicznie tak swoją drogą. Także wiecie co, ja kończę, zdejmę to jak mniej 15 minut i już więcej wam się nie pokazuję w tym. Uuu, dobra, miło jest. Poczekajcie, że zamknę, tu wpadłem mój młodszy brat. I powiem tak szczerze, że zawsze kiedy przyjeżdżam tutaj do UK, to kupuję jeden peeling i teraz tam taradana, a w Polsce nie ma larza, tutaj mamy larz. I to ja mam bestseller, czyli Bubblegum Lip Scrub, który osobiście uwielbiam i zawsze kiedy jestem w UK to kupuję i kupuję sobie jeszcze kilka, żeby zabrać ze sobą do domu. Także... Swoją drogą, ja mam lekką manię, jeżeli chodzi o usta, bo... Jak ja mam takie... Pierzchnięte, to ja się źle czuję. Czuję, że wyglądam 10 razy gorzej niż serio. Moja samoocena spada, a moja pewność siebie znika. Tak swoją drogą to jest tak dobre. Ale bez przesady, nie będę zjadała skrabu do ust. Czekajcie, czy ja mam jakieś płatki na wągry? Chyba nie mam, ale wiecie co, teraz to już się nie opłaca, bo zrobiłam maseczkę, że gdybym pomyślała o tym wcześniej, to bym teraz to zrobiła. Ale nie pomyślałam o tym, także mój błąd. I ostatni punkt mojej pielęgnacji dzisiejszej będzie moi drodzy, krem do twarzy. Krem do twarzy, który używam na równi z moją emulsją, to również jest etafil, krem do twarzy intensywnie nawilżający, ja go uwielbiam. Jest świetny na... Lato, wiosnę, jesień, zimę, wszystkie pory roku on jest dobry. Jest strasznie nawilżający, a buzia po nim wygląda strasznie glam i strasznie lubię efekt, jaki daje po tym. Także okej, moi drodzy, ja weszłam tutaj do siebie na górę, nie obejrzałam tego filmu Rodziny do wariatów, bo nie mogłam go znaleźć. Także jeżeli wiecie, gdzie go znaleźć, to napiszcie mi w komentarzach, chętnie go obejrzę i wtedy dam wam znać, czy był warto, czy nie. Także ja weszłam tutaj na górę i będę już kończyć, moi drodzy. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, a ja się z wami żegnam i widzimy się z nami na naszym kanale, czyli już jutro.